Jesteśmy na planie teledysku Natalii Moskal do piosenki Midnight. Zapraszamy za kulisy. W teledysku wracamy do lat 80. i bardzo zależało nam na tym, żeby wszystkie bohaterki czuły się jak najlepiej w swoich stylizacjach. To było wyzwanie, żeby dopasować do wszystkich dziewczyn odpowiedni strój. Wydaje mi się, że w tych czasach fryzury z lat 80. coraz częściej wracają. Czy to na wybiegach, czy w teatrach. Bardzo czytelne, czyli mocny tapir, dużo fale, dużo włosów. Taki lew. Mam powiedzieć, że pani makijażystka powiedziała, że jestem najładniejsza? Wszystkie jesteście najładniejsze. To tak nie działa! Choreografia jest bardzo prosta. W głównej mierze chodziło nam o to, żeby pokazać pewien schemat, z którego kobiety się wyłamują. A wyłamując się, jakby tworzą pewnego rodzaju wspólnotę, nawzajem się wspierając, nawzajem się bawiąc. Do napisania Midnight zainspirowały mnie dziewczyny przede wszystkim. Wszelkiego koloru skóry, koloru włosów. Chciałam stworzyć piosenkę, która będzie o dziewczynach i dla dziewczyn i która będzie dla nich takim swoistym hołdem, ale też powodem do dobrej zabawy. Jestem totalnie za tym, żeby wszystkie dziewczyny mówiły na głos o tym, że mają bardzo dużo siły. W ogóle przede wszystkim wzajemne wsparcie kobiet jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo kobiety zazwyczaj lubią sobie nawzajem robić krzywdę i tak fajnie by było, gdybyśmy od tego masowo odchodziły i bardziej się wspierały. Więc tak, ten teledysk jest jak najbardziej potrzebny. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, że kobiety są silne, niezależne, że pokazujemy, jaka jest nasza prawdziwa natura i się świetnie bawimy. Z tego miejsca chciałabym też podziękować bardzo całej ekipie, która wzięła udział w teledysku. Jest na planie 35 osób i wszyscy się bardzo, bardzo angażują. Naprawdę, naprawdę jest super atmosfera. Więc dziękuję Oli, która wszystko to zorganizowała i zebrała do kupy. Dagmarze, reżyserce, wszystkim dziewczynom, które wzięły udział i mojemu zespołowi, którego tutaj nie ma. Tej piosenki posłuchałbym wtedy, kiedy mam gorsze dni, żeby rozświetlić dzień. Obejrzyjcie, to zobaczycie!